Cześć! Witajcie na kanale Fox Garden. Jest to film z serii szybkich informacji o uprawie. Dzisiejszym tematem jest ogórek. Ogórek jest warzywem łatwym w uprawie. Jest to roślina jednoroczna uprawiana na stanowisku słonecznym w glebie próchniczej o pH od 6 do 7. Ogórek jest rośliną szczególnie wrażliwą na przymrozki. Część pierwsza – siew. Ogórki możemy uprawiać z rozsady lub siewu wprost do gruntu. Zalecana jest jednak rozsada, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. Siew na rozsadę w połowie kwietnia. Natomiast siew do gruntu nie wcześniej niż w połowie maja. Klimat w Polsce się zmienia, dlatego termin siewu powinniśmy dostosować, obserwując warunki i prognozy pogodowe w danym regionie, ponieważ możemy łatwo stracić nasze sadzonki, które uszkodzi mróz. Głębokość siewu od 1,5 do 2 cm. Wschodów ogórka można spodziewać się w ciągu 7 do 10 dni. Siew na rozsadę w doniczkach 200-300 ml, po 2 do 3 nasion. Rozsadę warto zahartować, zmniejszając podlewanie i obniżając temperaturę, wynosząc sadzonki na zewnątrz na kilka godzin dziennie, co najmniej tydzień przed posadzeniem do gruntu. Część druga – pikowanie rozsady. W przypadku ogórka sytuacja jest wyjątkowa. Absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno pikować ogórka, ponieważ możemy uszkodzić roślinę. Ogórek i jego system korzeniowy są bardzo wrażliwe na pikowanie. Jeżeli chcemy oddzielić roślinę słabą lub chorą, należy ją odciąć przy pomocy nożyczek. Część trzecia – sadzenie ogórków. Ogórek sadzimy ostrożnie z całą ziemią. W rozstawie co 10-20 cm w rzędzie i co 60-100 cm między rzędami. Rozstaw może być mniejszy w przypadku prowadzenia ogórków pionowo po sznurkach. Po posadzeniu należy roślinę podlać. Część czwarta – pielęgnacja ogórków. W przypadku prowadzenia ogórków po sznurkach należy pomagać wąsom czepnym ogórka chwycić sznurek oraz podwiązywać pęd główny. Należy usuwać pędy boczne ogórka, tak zwane wilki, co wzmocni roślinę. W przypadku chorób widocznych na liściach powinniśmy je usunąć, ograniczając rozprzestrzenianie się chorób na liście zdrowe. Ogórek lubi wodę, dlatego gleba powinna być stale wilgotna, szczególnie w czasie kwitnienia i owocowania. Część piąta – choroby i szkodniki. Bakteryjna kanciasta plamistość liści ogórka. Mączniak rzekomy dyniowatych. Mszyca. Przędziorek. Śmietka. Wciornastek. Zmiennik lucernowiec. Miniarka psiankowianka. Ziemiórki. W zależności od rodzaju choroby lub szkodnika wykonywać odpowiednie opryski w godzinach wieczornych, aby nie zaszkodzić owadom zapylającym. Część szósta – zbiór ogórków. Zbiory ogórków już nawet od czerwca. Zaleca się zbierać ogórki regularnie, co zwiększa plonowanie kolejnych ogórków. Chyba, że wolimy duże ogórki, na które trzeba trochę poczekać. Ogórki kończą plonowanie, kiedy złapią poważniejszą chorobę, co dość często zdarza się końcem lata. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, pozostaw coś po sobie w postaci łapki w górę i komentarza, co znacząco wpływa na rozwój mojej twórczości. Zapraszam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, dzięki czemu dostaniesz informacje o każdym z moich nowych filmów. Jeżeli chciałbyś znacząco przyczynić się do rozwoju mojej twórczości, zapraszam Cię na platformę Patronite, gdzie możesz mnie wspierać, lub do zakupu ogrodniczego kubeczka z listkiem Fox Garden, który powstał dla widzów wspierających mój kanał. W sprawie kubeczka pozostaw komentarz, a na pewno się do Ciebie odezwę. To by było na tyle, cześć!